פרשה בחוקותיי צ'יטמה, אם בחוקותיי תלכו, יז'לי בן דצ'ה שלי, ומויך זסדך, ומויה קונסטיטוציה, ואת מצוותיי תשמרו, בן דצ'ה פששגש, מויה מצווה, ועשיתם את אותם, איזרוביצ'ה, אם בן דצ'ה ויקונאץ', Wtedy jest cała lista obiecań, dobrych rzeczy, tego typu, że deszcz będzie padało i ziemia da swoje i będziemy siedzieli bezpieczni na naszą ziemię. Kiedy Rashi analizuje pierwszy werset, im bechukotaj telechu, to on mówi, ja bym powiedział, że co to znaczy, jeżeli będziecie szli w moich zasadach, to znaczy, jeżeli będziecie szanować, wykonać, przestrzegać moje mitzwy. Ale on mówi, że to niemożliwe. Bo od razu dwa słowa później jest napisane wet mitzvotai tishmeru, będziecie trzymać i przestrzegać moje mitzwy. Więc mitzwy już są mówione. To co mają na myśli, kiedy mówią nam, jeżeli będziecie szli w mojej zasadę, więc on mówi, nie, nie chodzi o mitzvot. Nie chodzi o mitzvot, chodzi o coś innego. Chodzi o tym, że powinniśmy bardzo ciężko starać o nauki Tory. Męczyć siebie przy nauki Tory. Nie uczyć Tora tak obojętne, w sposób minimalny, tylko ciężko o tym starać i myśleć jeszcze raz i tak dalej. I pytanie jest, że na pierwszym rzut oko logika Rashi ma sens. Ma sens, bo on buduje tutaj puzzle. Jeżeli jest napisane ewidentne tam dwa, trzy litery później, że wet mitzvotai tishmeru, które znaczy będziecie przestrzegać moje mitzwy, to owszem, kiedy wcześniej jest napisane im bechukotai telechu, jeżeli będziecie szli w moich zasadach, to nie mają na myśli przestrzeganie mitzwy, tylko coś innego. Na przykład nauki Tora. Dlaczego on mówi od razu, że to nie chodzi o zwykłe nauki Tora, tylko to chodzi o męczenie siebie, o wielki staran przy nauce Tora. Jeżeli nie mitzvot, to Tora ja rozumiem, ale dlaczego od razu trzeba iść tak daleko, że męczyć siebie przy nauki Tora? Skąd on to wziął? I odpowiedź jest bardzo prosta. W ramach 613 mitzvot, które mamy, i oni wszystkie są właśnie zawierane w te słowa, wet mitzvotai tishmeru, i będziecie przestrzegać moje mitzwy, jest też ta mitzwa o nauki Tora. Więc to też jest już mówione. Co zrobimy z tą słowem w bechukotai telechu, jeżeli będziecie szli w moich zasadach, tu mówimy o nowej rzecz, że nie zadawalać się minimalnym poziomem nauki Tora, tylko męczyć siebie i starać o to bardziej głębokie. To też będzie rozumiane z tą interpretacją chasidzką, która mówi, że bechukotai, które na pierwszym rzut oko znaczy w moich zasadach, moja konstytucja, to też jest podobne do słowa hakika, kiedy coś jest wyryte. Innymi słowy, są dwa podejście, jaki my, jako żydowski naród, mamy związek i kontakt i obowiązek do przestrzegania to, co jest napisane w Torze i wszystkich mitzvot. Albo jak litery pisemne, lub jak litery wyryte. Pisemne litery to znaczy, że jest pióro, jest pergamin i to są dwa odrębne rzeczy, które trafili teraz być razem i są wklejone. Ale nawet teraz można wykreślić, można separować. Lub wyryte. Kiedy litery są wyryte w kamieniu, nie można powiedzieć, tu są litery i tam są kamień. To jest jedno rzeczywistości. I tu Tora mówi, że nasz związek z Hashem nie jest coś nowego, nowe zjawisko, które ponieważ jest nowe, też może być wykreślone i odwolane. To jest bardzo głęboki kontakt, tak jak litery są wyryte na kamień. I ponieważ jest tak głęboki kontakt, nie trzeba się zdziwić, że wymagają od nas nawet więcej niż minimalny poziom nauki Tora, tylko męczyć i starać i raz jeszcze.